Dzień dobry, moi drodzy. Wtoreczek, 17 dzień stycznia, Światowy Dzień Pizzy. Ja w ogóle pizzę bardzo lubię, ale już od jakichś 2 miesięcy nie jadłem pizzy, bo nie jem w ogóle węglowodanów, więc to jest jakiś dramat, więc dzisiaj świętujcie, ale nie pokazujcie mi, że świętujecie. Dzień wszystkich fajnych. Dzisiaj jest mój dzień, jestem bardzo fajny. Cokolwiek o tym ktokolwiek sądzi, jak ktokolwiek na to patrzy, to ja jestem bardzo fajny. I uważam też, że wy jesteście bardzo fajni. Więc dzisiaj zróbmy takie świętowanie, żeby było bardzo fajnie. Tak, to jest takie fajnowe chrześcijaństwo. Boże, ja. Wszystkich fajnych pozdrawiam, wszystkich niefajnych jeszcze bardziej pozdrawiam, żeby się stali fajni. Czołóweczka. I robimy ten dzień. Lecimy! Drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni, dzisiaj cytat z obozu wroga znowu, w sensie od świętego Ignacego Loyoli. Wiem, znaczy mam nadzieję, że wiecie, że to są wszystko żarty. Bardzo to był mądry człowiek i dużo fajnych zdań zostawił, a dzisiaj, jako że wtorek, mamy zawsze cytaty ze świętych, no to święty Ignacy Loyola nam pomoże. Posłuchajcie, genialne zdanie, bardzo proste, bardzo oczywiste, ale niestety, mimo że my to chyba w większości wiemy, to i tak funkcjonujemy inaczej. Tak mówi Ignacy. Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej niż jest tutaj. Kochani, to jest to takie myślenie zawsze, nie? Że gdybym tylko był w innej sytuacji, gdybym tylko był w innym miejscu na ziemi z innymi ludźmi i gdyby było inaczej niż jest, to na pewno byłoby ze mną lepiej. Jak to mówią kochani, trawa u sąsiada zawsze wydaje się bardziej zielona i to w ogóle nie wiem czy wiecie, bo to jest prawda, bo jak się na nią patrzy pod ukosem z boku, to widać więcej zielonego, jak się patrzy z góry, czyli tu gdzie się stoi, to widać mniej zielonego, więc to jest w ogóle prawda, że tam jest trawa zawsze bardziej zielona, znaczy nie, może nieprawda, że jest bardziej zielona, tylko że widać więcej zielonego, ale uwaga, jak tam pójdziemy, to okaże się, że znowu patrzymy z góry i jest beznadziejnie. Kochani, czasem sobie tak mówimy, nie, że no ja w tej sytuacji muszę robić to co robię, może to jest złe, może to nie jest dobre, ale gdybym tylko był w innej sytuacji, to bym tego nie robił. Uwaga, zmiana miejsca nie zmienia obyczajów. Jeżeli ktoś myśli, że będzie lepszy gdzieś w jakichś innych okolicznościach przyrody, z innymi ludźmi, w innej sytuacji, bez tych ciężarów, które ma, bez jakichś trudnych, ciężkich sytuacji, które musi nosić, gdyby tylko ich nie było, to na pewno byłbym lepszym człowiekiem, albo w ogóle bym miał jakieś większe pragnienia, a tak to po prostu jest jak jest. Kochani, nie. Jeżeli ktoś nie opuści sam siebie, to jest bardzo ładne zdanie Ignacego, bardzo lubię to w tym jego cytacie, bo to, że zawsze chcemy być gdzieś indziej, to jest stare i wiadomo, ale on tu pisze coś bardzo ważnego. Ty musisz opuścić sam siebie, czyli jeżeli chcesz być lepszy, to musisz siebie złego porzucić i nie porzucisz siebie złego gdzieś indziej lepiej niż tutaj, bo chodzi o to samo porzucenie, tak samo tam będziesz musiał porzucić siebie. Jeżeli sobie będziesz mówił, ale tam to będę miał łatwiej, nie będziesz miał, bo to chodzi o ciebie. Nic na zewnątrz, jeżeli chodzi o twoje tutaj funkcjonowanie, ci tego nie zmieni. I kochani, oczywiście, że mogą być sytuacje, które nas prowokują do jakiegoś zła, bo nie wiem, bo mamy ludzi, tak? Którzy, nie wiem, na przykład nas denerwują, albo coś tam wydobywają z nas różne rzeczy. Ale uwaga, to, że będziemy w innym miejscu i ci ludzie nie będą z nas wydobywać tych złych rzeczy, to uwaga, to nie znaczy, że ich nie będzie w nas. Tylko nie będzie tego triggera, nie będzie tego czegoś, co wywołuje te rzeczy. Rzeczywiście może faktycznie to się nie wydarzy, ale ty nadal się nie zmieniłeś. To nadal nie wykonałeś pewnej pracy. Mało tego, właśnie to, że są ludzie, którzy na przykład wywołują w tobie jakieś złe zachowania, a ty się temu w sobie przeciwstawisz, to właśnie bycie w tej sytuacji sprawi, że staniesz się kimś lepszym. Więc kochani, wręcz odwrotnie, to nie uciekanie od tych sytuacji może sprawić, że my rzeczywiście zmienimy się w kogoś lepszego. I tak, oczywiście ja potrafię sobie wyobrazić, że są takie sytuacje, takie relacje, w których trzeba po prostu uciekać, bo wiemy, że jesteśmy za słabi, no to oczywiste. A to jest zupełnie coś innego, bo to jest po prostu rozsądny wybór, że wiem, że sobie z tym nie poradzę. Ale kochani, taka ciągła ucieczka, będzie mi gdzieś indziej lepiej, albo ja lepiej będę funkcjonował, będę się zachowywał, jeżeli sam w sobie tego nie zmienisz, sama w sobie tego nie zmienisz, donikąd to nie doprowadzi, będziesz tylko całe życie ciągle uciekać. A po co? Zmieniajmy siebie tu, gdzie jesteśmy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie. Bardzo się oczywiście z niego cieszę, jak zawsze. Życzę wam pięknego wtorku, nie ucieczkowego, tylko przeżyjcie go tu i teraz, dzisiaj i z tym, kim jesteście i walczcie z tym, kim jesteście, jeżeli trzeba tam z czymś walczyć. Ale pewno trzeba, bo to każdy ma takie rzeczy, że trzeba walczyć. A w ogóle to zjedźcie dzisiaj ten pizzę. Och, jakbym sobie zjadł taką pizzę, nie? No wiem, że są też takie pizze keto, ale to trudno trafić jest. A może jakieś trafię, to byłoby nieźle. O właśnie, to jest jakiś może pomysł na dzisiaj. Może poszukam
tego 17, jak przyjdzie ten dzień. Przepraszam, rozmarzyłem się. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, dobrze się miejcie i do zobaczenia jutro. Z Bogiem, pa, pa!